Ochotnicza Straż Pożarna w Jutrkowie jest instytucją, która odgrywa ogromną rolę w społeczności wsi Jutrkowa. Strażacy z OSP skupiają wokół siebie w różnych inicjatywach wszystkich naszych mieszkańców oraz mieszkańców pobliskich miejscowości. To oni dbają o rozwój terenów wiejskich, pielęgnują lokalne wartości i tradycje. Działalność OSP to powołanie przekazywane z pokolenia na pokolenie. To chęć niesienia pomocy, przekazywane z dziada na pradziada. Na przestrzeni wspomnianych latach druhowie z Jutrkowa regularnie uczestniczyli w zawodach sportowo-pożarniczych. Nasza Straż Pożarna wpisała się na trwałe w krajobraz miejscowości społeczności. W dzisiejszych czasach jest swoistym fenomenem społecznym, pełniąc różne funkcje, nie tylko związane z pomocą drugiemu człowiekowi. Jest siłą kulturotwórczą, która przyczynia się do integracji mieszkańców. Odgrywa ważną rolę w kształtowaniu społecznych więzi. Chlubne tradycje ruchu strażeckiego kontynuuje teraz kolejne pokolenie. Organizujemy festyny, pikniki, wszystko to ze względu na naszych mieszkańców. Dzień Strażaka, Wigilię, która jednoczy naszych mieszkańców. Dzień Dziecka, organizujemy dzieciom różne zabawy, gry i zabawy. Przeprowadzamy zbiórki charytatywne, gdzie pierwszą naszą największą zbiórką była zbiórka złomu dla potrzebującego dziecka. Zaczęła tą zbiórkę, akcję OSP, a włączyła się cała wieś. Zbiórki kolejnym naszym pomysłem była zbiórka mikołajkowa, gdzie też ku naszemu zdziwieniu bardzo licznie pomogli nam w tym mieszkańcy. Kolejne nasze hasło to jednoczymy. Jednoczymy nasze społeczeństwo, naszą małą miejscowość poprzez wszystkie wydarzenia, jakie tutaj organizujemy. Każde dożynki, każde festyny łączą każde pokolenie. Każdy z nas przychodzi tutaj, by po prostu się spotkać, porozmawiać, zjednoczyć. Remontujemy. Remontujemy nasz dom strażaka, naszą salę, która w ostatnich latach przeszła prawdziwą rewitalizację. Czasami tutaj najmłodsze dzieci, sami, każdy dba o to, żeby jak najwięcej swojej pracy włożyć w ten trud. Sprzątamy, czyli dbamy o nasz teren, który mamy dość duży. Staramy się, aby zawsze był dobrze wysprzątany oraz wykoszony. Włączamy się w akcję sprzątania świata. Pokazujemy młodzieży, jak ważne jest dbanie o środowisko. Utrzymujemy tradycje. Naszymi tradycjami to jest oczywiście poczet sztandarowy. Pokazujemy młodemu pokoleniu, że poczet sztandarowy jest ważnym elementem straży.